nagrody, na ciężki, twardy i niewdzięczny trud, na urąganie drwiny i obmowę, posyłam was przydawać do mych trud. Uwielbiam Cię, błogosławię Cię, staje przed Królem Bogiem, wybrany przez Ciebie, Panie, na kapłana. Zwykły pył wziąłeś do ręki, abym powstał. Urodziłeś mnie wtedy po raz pierwszy. Później urodziłeś mnie po raz drugi, kiedyś mnie konsekrowałeś na kapłana. Wziąłeś grzesznego, słabego człowieka, aby go uczynić narzędziem swojej łaski. W ostatnich latach, Panie, ogromnie mnie wyróżniłeś, każąc zajmować się orędziami na czas ostateczny. W te dni, z Twojego rozkazu, przed Twoim majestatem stając, głoszę Twoje słowa o powołaniach kapłańskich. Oto, Panie, Ty siedzisz na tronie, ja oddaję pokłon Tobie i za chwilę Twoje słowa w Twoim imieniu będę kierował tu do zebranych wiernych i wszystkich kapłanów całego świata. Panie, abym w niczym Ci uszczerbku nie przyniósł. Schylając się tak nisko przed Tobą, jak Pani Janina, wołam do Ciebie. Uwielbiam Cię, błogosławię Cię, Synu. Nadzieją rodzaju ludzkiego. Wejrzyj na kurość Twojego stworzenia i na słabość i niezdolność tych, którzy Ci pragną służyć. Otwórz swoje przepastne skarbce łask i ześlij na mnie dary, o które w pokorze serca proszę, dla wypełnienia Twojej woli i zbawienia mojej duszy. Amen. Wspaniały dawco miłości, składamy na Twoim stole wszystko, co mamy, wszystko, co mamy, chodzi tak, to
jesteśmy w dniu podsumowania rekolekcji, jesteśmy na stronie, moi drodzy, 90. Oto mamy rysunek, na tej stronie serce, które jest pocałowane, serce, które zostało zniszczone. Oto Pan Bóg przychodzi i chce zrobić operację na sercu księdza. Chce je tak zeszyć, aby było nowe, by się tak zabliźniło, aby przynosiło potrzebne owoce i łaski. Dlatego Bóg w swojej wspaniałomyślności dobiera cudowne rozważania. Psalm 38 jest rewelacyjny w tym dniu i po takich podsumowaniach, po takim muceniu Boga jest to podsumowanie. Zarazem psalm ogromnej nadziei i psalm prawdy. Nie karcz mnie, Panie, w Twoim gniewie i nie karcz mnie w Twojej zapalczywości. Istotą Boga nie jest karanie, pamiętajcie. Kochanie. Istotą Boga nie jest gniew, ale miłość sprawiedliwa. Sprawiedliwość. Ostatnio czytałem o królu izraelskim Achabie, który zamordował sąsiada przez namowę żony Izabel. Podstawili fałszywych świadków, ukamienowali go i zagarnął jego pole. Oczywiście wszedł i przyszedł prorok Eliasz. Znalazłeś mnie, mój gnębicielu i prześladowco? Wrzeszczy Acha. Za to, co zrobiłeś z tą winnicą jego właścicielem. Bóg ukaże ciebie na twoich oczach, wyrżnie ci całą rodzinę i wszystkich potomków. Co robi Ahab? Rzadko u niego spotykane. Upada na kolana. Ubiera się w wór pokutny i przeprasza. Boga koronie. Pan mówi do Eliasza, widziałeś, jak się skruszył? I mu powiedz. To dopiero uczynię swoim następcom, jeśli się nie nawróci. Karanie jest czymś ostatecznym w ręku Boga. A jeśli ty nie upadniesz i nie nawrócisz się i nie poprosisz o łaskę miłosierdzia, żeby Bóg nie karał, Bóg cię doświadczy. Kolejny punkt nieprawdopodobny. Utkwiły bowiem we mnie twoje strzały, a ręka twoja zaciążyła nade mną. Uwierzcie, Bóg strzela z łuku. Ja tak napisałem. Dałeś mi, Panie, znak, przemówiłeś. Czuję bad nad sobą, ale i ogromną miłość twoją. To jest to, co wczoraj było u psalmie. Ty ranisz i sam leczysz. Nie zmuszaj mnie, abym dotknął cię groźbą lub chorobą. Groźba, kiedy zatknij, poczujesz rękę Bożą nad sobą. Bad Boży, dzieci, to jest nieprawdopodobne. A strzały? Nieraz Bóg wyleje gnój twój na ciebie, grzeszne życie. To nie jest przypadek. On musi ranić. On musi wypuścić strzały, abyś przejrzał. Nie ma w tym ciele nic zdrowego na skutek twego zagniewania i nic zniknętego w tym kościach na skutek mego grzechu. Bo jak dzieci prowadzimy życie grzeszne, łamiemy przykazania, no to kiedy Bóg zaczyna wypuszczać strzały, to też nas wszystko boli, bo każdy grzech boli. Godzina prawdy, małe W,
dobrze wiecie, to jest ogromna boleść wszystkiego. Bo moje winy przerosły moją wolę i gniotą mnie jak ciężkie brzemię. Parę miesięcy temu jedna z posłanek wrzeszczała o aborcji, ale popełniła cudzysłów błąd, bo powiedziała: jestem za aborcją, ale ona skutki psychiczne zostawia. Tej koleżanki chciała je powiesić. Chciała je powiesić naprawdę. Gniotą mnie ciężkie brzemiona. Ile razy byłem cały zarażony, zainfekowany. Cuchną ropieją moje rany na skutek mojego szaleństwa. Jestem zgnębiony i nadmiarę pochylony. Dzieci, symbol niewoli szatana. Nie chcę tego zdania więcej rozbudowywać, bo to jest bardzo mocne. Jestem zgnębiony, nadmiarę pochylony, przez cały dzień chodzę smutny, bo ogień trawi moje lędzie i w moim ciele nie ma nic zdrowego. Muszę wam powiedzieć, że szatan, kiedy zdobędzie człowieka, nawet w zewnętrznym wyglądzie zostawia znaki. To jeszcze do tego nie dorośliście duchowo, więc o tym wam nie mówię. Że można człowieka poznać po zewnętrznym znaku, że jest opętany. On jest straszny lis. Ogień trawi moje lędźwie. W moim ciele nie ma nic zdrowego. Jestem nadmiarę wyczerpany i złamany. Skowycze bo jęczy moje serce. Kiedy się pozna prawdę o sobie, to lędźwie wyją, dzieci, serce wyje. To jest ogromny wstyd, ogromny ból. Świat powie w tym momencie, powieś się. A Bóg mówi, wróć, ubiorę cię w szatę. Przed Tobą, Panie, wszystkie me pragnienia. I moje wzdychanie nie jest przed Tobą ukryte. Panie, chce się poprawić. Panie, chce się nawrócić. Panie, chce powrócić. Chce porzucić to stare człowieczeństwo. Serce, ale co jest w czuciu z człowiekiem? Serce we mnie czekocze, moc mnie opuściła, zawodzi nawet światło moich oczu. Bo lęk prawdy jest przerażający. Pan Jezus mówi to orędzie po to, daje ten psalm, żeby kapłan poszedł, czy ty do generalnej spowiedzi dzieci do sobą. To człowiek wszystko przeżywa. Ja miałem zakodowane w sercu, że w moim przypadku nigdy generalna spowiedź. Złamał mnie Pan jak młodą gałązkę leszczyny. Pyk, świeżo, bo pyk. Przyjaciele moi, sąsiedzi stronią do mojej choroby, a moi bliscy stoją z daleka. Jak popadniesz w grzech publiczny, jesteś alkoholikiem, czy też inne choroby, które widać, to wszyscy tobą gardzą. Wszyscy od ciebie stronią. To jest coś, moi drodzy, normalnego, znaczy nienormalnego w wymiarze duszy chrześcijańskiej, ale w wymiarze saków jest pewne prawidło. Nie ocieraliście łez grzesznika, kiedy płacze. Kiedy widzi prawdę o sobie i zna swój dramat społeczny. Uwierzył światu, uwierzył ludziom. I tu psalmista ma rację. Stronią ode mnie wszyscy. Skowycze bo jęczy moje serce. Przyjaciele i moi sąsiedzi stoją od mojej choroby, a moi bliscy stoją z daleka. Ci, którzy czyhają na moje życie, zastawiają siła, a ci, którzy źle mi życzą, mówią przewrotnie
i przez cały dzień obmyślają podstępy. Dziś Kościół was tak uczy, że jak się córka chce rozwodzić, to jej pomóż załatwić rozwód. Przyglądnij się, zintegruj się. Obroną zawsze przed grzechem było ustawianie się na bok. Ja nie biorę udział w tej ceremonii. Zawsze ten, kto nam grzeszył, był strujony w społeczeństwie. Jak ktoś w średniowieczu kradł czy czynił inne grzechy, no to otrzymał od magistratu 3 dni przywiązania przy kościele mariackim podczas mszy świętej na zewnątrz. Okowy i stał przy tym. Społeczeństwo samo się broniło. To jest złodziej. A dziś nam każą zrozumieć złodzieja. Jeśli byś go przy kradzieży uderzył, ty pójdziesz do więzienia. Bo go nie poinformowałeś, że go chcesz uderzyć. Nie sprawdziłeś, że to jest twoje. W związku z tym jesteś winny. Ci, którzy czyhają na moje życie, stawiają siła. Ci, którzy źle mi życzą, mówią przelotnie. Przez cały dzień obmyślają moje postępy. Swoje podstępy. Dziś dzieci, ci, co kreują wizję świata, oni czyhają na twoje życie. Zastawiają sidła. Źle życzą, mówią przewrotnie. Przez cały dzień obmyślają podstępy. A ja nie słyszę jak głuchy. I nie wiem, jak jestem, jak niemy, co ust nie otwiera. I stałem się człowiek, co nie słyszy. Bo dzieci grzech zabija wszystko. Masę rzeczy się nie widzi i się nie słyszy. I nie ma w ustach odpowiedzi, bo Tobie ufam, o Panie. Ty odpowiesz, Panie mój Boże. Dlatego człowiekowi powstaje wołanie, Panie ratuj. Boże przyjdź z ratunkiem. I teraz, co uczynił Kościół przez ostatnie lata? Że kiedy człowiek się znajduje w takim układzie, zamiast powiedzieć, chodź do Pana Jezusa, chodź, On cię uleczy, pokaże ci, mówi, idź do psychologa. Dlatego mało kto wierzy, że Jezus potrafi leczyć. Że cuda się dzieją w kościele parafialnym. Bo ludzie już nie umieją uruchomić przestrzeni łaski, bo Kościół ją wyrzucił i zabrał. Dał socjologów, psychologów, dał psychiatrów. Nie mówię bowiem, niech się ze mnie nie cieszą. Mówię bowiem, niech się ze mnie nie cieszą. Gdy moja noga się chwieje, niech się nie wynoszą nade mnie, bo jestem bardzo bliski upadku. I ból mój jest zawsze przede mną. To zjawisko bliskości upadku idzie przez całe życie na człowiekiem. Jeśli człowiek o tym zapomni, musi paść kapłaństwo. Ja przecież wyznaję moją winę i trwożę się moim grzechem. Przed 3000 laty Bóg ten psalm dyktował. Było natchnienie. Dzisiaj wsłuchujemy się. To jest nieprawdopodobne życie. Przed sakramentem spowiedzi każdy powinien czytać ten psalm. A ja przecież wyznaję moją winę. Powrót syna marnotrawnego. Powód kapłana jest taki sam jak i twój. Pełen łez, pełen wstydu, pełen boleści i ogromnej trwogi z powodu grzechu. Lecz silni są ci, co bez powodu mi się sprzeciwiają. Liczni, którzy oszczerczą mnie nienawidzą. Bo choćbyś to wszystko powiedział świeckim, twoim przyjaciołom, tak to wykorzystają przeciwko tobie. Wyście nauczyli wylewać to przed psychologiem, przed koleżanką.
popełniacie wielki błąd, bo tak i tak to kiedyś wróci do was w postaci igły. Ukujecie bardzo mocno, bo tylko Bóg zapomina. Człowiek o tym wiecznie pamięta. Ci, którzy złem odpłacają za dobro, za to mi grożą, że idę za dobrem. Bo kiedy się nawracasz, zaczynasz do kościoła chodzić, stawać się świętym księdzem, no to rosną twoi wrogowie od razu. Zmieniłeś się. Na panem się mówił. Co gdzie jesteś? A kiedy piłeś, tonąłeś, nikt ręki nie wyciągnął. A teraz piekielne, dobroduszne duszyczki diabła są tak gorliwe i tak zatroskane o ciebie. Nie opuszczaj mnie, Panie. Mój Boże, nie bądź daleko ode mnie. Spiesz mi na pomoc. Zbawienie moje, o Panie. Zbawienie moje. Taka pieśń, jeśli Pajdziania zapamięta słowa, ja tylko zanuczę melodię. Na 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 na. Tylko Bóg mi dopomóż, że mój nadzwyczajny. Tylko w swoim miłosierdziu, Panie mój, nadzieję mam. Tylko w swoim miłosierdziu, Panie mój, nadzieję mam. Tylko w swoim miłosierdziu, Panie mój, nadzieja mam. Tylko w Twoim miłosierdziu, Panie mój, nadzieja mam. Tylko w Twoim miłosierdziu, Panie mój, nadzieja mam. Chcę Cię wywyższać, Boże mój i Królu, i błogosławić imię Twe na zawsze i na wieki. Każdego dnia Ciebie będę błogosławił i na wieki wysławiał Twoje imię. Tylko w Twoim miłosierdziu, Panie mój, nadzieja mam. Tylko w Twoim miłosierdziu, Panie mój, nadzieja mam. Rób cię szkadzidła o długopis mi szło. Tylko w Twoim miłosierdziu, Panie mój, nadzieja mam. Pan jest łagodny i miłosierny, nieskory do gniewu i bardzo łaskawy. Pan jest dobry dla wszystkich, Jego miłosierdzie ogarnia wszystkie Jego dzieła. Tylko w Twoim miłosierdziu, Panie mój, nadzieja mam. Tylko w Twoim miłosierdziu, Panie mój, nadzieja mam.
Pan jest wierny we wszystkich swych słowach i we wszystkich swoich dziełach święty. Pan podtrzymuje wszystkich, którzy upadają i podnosi wszystkich zgnębionych na duchu. Tylko w Twoim miłosierdziu, Panie mój, nadzieja ma. Tylko w Twoim miłosierdziu, Panie mój, nadzieja ma. Pan jest sprawiedliwy na wszystkich swych drogach i łaskawy we wszystkich swoich dziełach. Pan jest bliski wszystkich, którzy Go wzywają, wszystkich wzywających Go szczerze. Tylko w Twoim miłosierdziu, Panie mój, nadzieja ma. Tylko w Twoim